Witam Państwa serdecznie w kolejnym podcaście na Szosie TV, kolejnym z cyklu treningowym razem z ekipą Way to Champ. Tym razem Arek Kogut zgromadził naprawdę potężny skład. I tak jak zawsze na początku przedstawię oczywiście dzisiejszych rozmówców. Witamy Arka. Cześć, witam wszystkich. Z nami jest ponownie Wojciech Skarżyński. Witam Was. I ponownie jest również Krystian Piruk. Dzień dobry, cześć. Jest również Jacek Tarach, pierwszy raz, premierowo. Cześć Jacek, witamy. Cześć, cześć, witam. I premierowo mamy też Tomka Janka, witamy. Witam wszystkich. A zebraliśmy się dzisiaj w takim licznym gronie, żeby burzliwie przeanalizować i podyskutować temat, jakim jest trening specjalistyczny, czyli pod daną specjalizację, czy to będą góry, czy to będzie jazda na czas. Myślę, że tutaj ekipa Way to Champ bardzo nam jak zwykle obszernie i merytorycznie przedstawi ten temat. Będziemy dzisiaj dyskutować o tym, jak się przygotowywać do poszczególnych startów na podstawie i profilu trasy, ale również jak planować i wykorzystywać trening właśnie w określonej specjalizacji. I może na początku chciałbym właśnie oddać głos Arkowi, który na pewno będzie tutaj głównym dyrygentem naszego dzisiejszego spotkania. No może niekoniecznie dyrygentem, ale parę słów mam do powiedzenia na ten temat. Mamy teraz końcówkę maja, czyli okres, kiedy wyścigi wchodzą w swoją fazę wysoką, że tak powiem, zwłaszcza po okresie pandemii, kiedy tych wyścigów nie było praktycznie w ogóle i teraz się zapowiada na to, że druga część sezonu będzie właśnie tą, która będzie obfitowała w liczne starty, więc mamy jeszcze do dyspozycji cały czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i pewnie październik również, więc całe 5 miesięcy ścigania. No i dla tych z Was, którzy przygotowują się i trenują już od wczesnej jesieni, powiedzmy od końca października czy listopada, może nastąpić teraz taki okres lekkiego zmęczenia materiału, czy lekkiego przetrenowania nawet, może u niektórych. I zalecam, jeśli coś takiego macie, wyluzowanie na chwilę od roweru, powiedzmy kilka dni, 5 do 7 i potem zaczęcie budowania formy jakby na nowo, przez 2-3 tygodnie wejście z treningami tlenowymi i potem od razu specjalistycznymi. Więc to jest jedna rzecz. Jeśli natomiast nie macie czegoś takiego jak przemęczenie i chcecie jakby rozwalać korby, tak jak na naszym ostatnim zgrupowaniu, no to treningi specjalistyczne są dla Was. Przez te treningi specjalistyczne rozumiemy w treningu kolarskim takie jednostki treningowe, które powodują adaptację do wyścigów docelowych. Nie każdy z nas ma te wyścigi docelowe jakby bardzo ułożone, że typowo chcemy do tego się przygotować. Natomiast my z punktu widzenia merytorycznego jesteśmy w stanie i chcemy to uporządkować w taki sposób, żeby każdemu z Was dać obraz tego, jak się trenuje do wyścigów po płaskim, po pagórkach, po większych górach i do jazdy na czas. Bo każdy z tych typów wyścigów, czy rywalizacji na segmentach również, bo niektórzy z Was rywalizują niekoniecznie w wyścigach, ale nawet sami ze sobą wirtualnie na segmentach Strawy i też one są różne. No i przygotowanie do różnych segmentów czy do różnych wyścigów też jest zmienne. Więc o tym będziemy mówili. I teraz kiedy stosować takie treningi specjalistyczne? Więc przede wszystkim na wypoczęciu i to na wypoczęciu takim jak mówię, albo sezonowym, że jesteście wypoczęci i jesteście w stanie te treningi specjalistyczne wdrożyć w dużych blokach. I zarówno w cyklach mniejszych, czyli w mikrocyklu. Powiedzmy, mamy tydzień od poniedziałku do niedzieli i te treningi specjalistyczne najlepiej wykonywać na pełnej świeżości. Czyli dla tych z Was, którzy korzystają z Training Peaksa, to będzie trening stress balance na poziomie powyżej zera. Mniej więcej od 0 do plus 20. Wówczas noga jest po prostu świeża i organizm jest w stanie najlepiej te treningi przerobić. I te bodźce, które mu zadamy w trakcie treningów interwałowych, będą jakby najlepiej przerobione i dadzą największy efekt. Więc treningi najmocniejsze robimy na pełnej świeżości. Aku, to tyle, myślę, tytułem wstępu. Właśnie. Chciałbym, żebyśmy o tym pogadali. Jeżeli mogę, jedno pytanie, zanim jeszcze wejdziemy w temat szerzej. Powiedz mi, bo naturalnym wydaje się fakt, że jeżeli na przykład mieszkamy w górach, no to treningi pod treningi górskie robi się dość łatwo, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo mamy podjazdy, mamy do tego warunki.
Ale Tak. jeżeli jesteśmy mieszkańcem płaskopolski, czytaj, jesteśmy specjalistą gasów, jak na przykład Jacek, pytanie jest następujące. Czy to, co nam dzisiaj pokażecie, czy to, co będziemy planować, może być wykorzystywane przez wszystkich? Mam na myśli to, że jeżeli na przykład mieszkasz w Warszawie, czy jesteśmy w stanie zaplanować trening pod jazdę typowo górską, czy raczej jest to niemożliwe i faktycznie ten teren jest znaczący? No, ja myślę ze swojego zarówno doświadczenia, jak i zawodników, których prowadzimy, że trenowanie podjazdów jest możliwe nawet wtedy, kiedy nie mamy gór pod ręką. Obecnie jest bardzo dużo narzędzi, które to umożliwiają. Po pierwsze, bardzo duża część ludzi korzysta z trenażerów i tam jest możliwe wykonywanie treningów górskich poprzez podniesienie przedniego koła albo za pomocą narzędzi, których nazwy nie wspomnę, bo mi nie płacą za to, które podnoszą koło do góry. Albo po prostu, jeśli ktoś nie ma takich narzędzi, to może sobie podłożyć książki czy cokolwiek, żeby podnieść to koło do góry. Jedyna różnica tak naprawdę, poza samą intensywnością w jeździe pod górę, polega na tym, że mięśnie pracują pod innym kątem. Czyli jak jedziemy pod górę na nachyleniu 5-10% i więcej, no to kręgosłup, mięśnie dwugłowe, czworogłowe, pośladkowe układają się inaczej i atakują te pedały pod innym kątem. To podobnie jak mamy na przykład na siłowni, pracujemy nad bicepsem, to inaczej będziemy ten biceps angażować, jeśli jesteśmy na modlitewniku i mamy typowo wyizolowane mięśnie bicepsa, a inaczej, jeśli będziemy mieli hantlę i będziemy na przykład wykonywać te ćwiczenie na stojąco. Pod innym kątem po prostu będą te mięśnie atakowane, inne włókna będą brały udział. A tutaj w pedałowaniu mamy to samo, tylko że pod górę i po płaskim. Więc możemy to symulować albo poprzez podniesienie przedniego koła, albo po prostu poprzez wyjazd co jakiś czas w góry. I to też polecam. Jeśli ktoś mieszka na nizinach, to nawet taki wyjazd raz w miesiącu, na weekend w góry, raz, że pozwoli psychicznie jakby się odprężyć, potrenować na innych fajnych trasach, poćwiczyć podjazdy, zjazdy, no to też pozwoli nam potrenować w takim terenie, gdzie te mięśnie faktycznie będą do tego przystosowane. Ja sam mieszkam w górach i znam różnicę jakby z autopsji. W tamtym roku za pandemii, w marcu, kwietniu robiłem z Jackiem multum treningów na Swiftie i wyścigów. Te dwie etapówki przeleciałem, no i nie miałem wtedy tego, co podnosi przednie koło. No i jeździłem po prostu po płaskim cały czas, tak jak na trenażerze. No i potem faktycznie przesiadłem się na szosę, to po płaskim moc była bardzo fajna, natomiast pod górę widziałem ewidentnie, że te 20-30 watów albo czasami więcej przy dużych nachyleniach brakuje. I potrzebowałem 4-6 tygodni, żeby się wjeździć w te góry, A mimo że mam je pod nosem. ja myślałem, że w pandemii to chodziło o to, że będziesz miał wymówkę, że siedziałeś dużo w domu i podjadłeś trochę i ci się dlatego ciężej jechało Nie, pod właśnie górę. wtedy to schudłem, bo tylko na Swifcie jeździłem, nic nie jadłem, same lody i tak jak Jacek i schudłem. Jasne, to. No, w każdym razie da się przygotować. Jeszcze kończąc ten temat przygotowania na płaskim pod podjazdy, no to najważniejsza też będzie intensywność, czyli robimy podobną intensywność jak na podjazdach. Powiedzmy, mamy taką Tatrę czy inny wyścig, wiemy, że tam jest tyle i tyle przewyższeń, mniej więcej pod górę się spędza, dajmy na to 3 godziny w trakcie takiego długiego wyścigu, no to symulujemy podobną ilość interwałów wzrostowo, czyli na przykład od godziny, dwóch, trzech na zakresie takim sweet spot FTP. Jeśli chcemy oczywiście się dobrze przygotować do takiego wyścigu. No i tak samo, to co jest jeszcze istotne, to ćwiczenie na siłowni. Na podjazdach bardzo mocno są zaangażowane mięśnie pleców, głównie lędźwiowy, prostownik grzbietu, również mięśnie pośladkowe. Więc wszelkie ćwiczenia na siłowni, które wzmacniają te partie, a mieszkamy na płaskim, bardzo nam pomogą w jeździe pod górę. Rozumiem. No właśnie, to może jeżeli już jesteśmy przy tej jeździe górskiej, to może rozwijmy ten temat już i zacznijmy od niego jako pierwszy etap, jeżeli chodzi o trening specjalistyczny. Może wyciągnąłbym do tablicy trochę Krystiana Pieruga, który nie ukrywam jest tutaj takim mentorem, przynajmniej moim, jeżeli chodzi o tą jazdę górską.
Krystian, gdybyś... Udostępnimy też tutaj nasze przykłady treningów, żebyśmy się mieli do czego odnieść. Tak, właśnie. Potem będziecie mogli sobie to pobrać. Więc tak, tutaj mamy podzielone, daliśmy na dzisiaj po dwa przykłady treningów w czterech specjalizacjach, czyli w jeździe po płaskim, po pagórkach, po górach dłuższych i w jeździe na czas. Te treningi będziecie sobie mogli pobrać, damy instrukcję pod wideo, jak to zrobić, będzie to dostępne za darmo i będziecie mogli sobie te treningi na swoim TrainingPixie i potem Garminie, Wahoo, Swiftie używać, nie ma problemu. A na razie sobie włączmy taki przykładowy trening, który wykonujemy z naszymi zawodnikami i Krystian, właśnie możesz coś powiedzieć na temat treningów specjalistycznych w górach, gdzie je wykonywać, na jakich podjazdach, omówić ten trening i dać kilka wskazówek naszym słuchaczom. No akurat nie zapoznałem się z tym, który tutaj wyświetlasz, ale z takich podobnych, które na pewno razem jeszcze wcześniej wykonywaliśmy, to dokładnie było coś takiego, że właśnie tak tutaj jeździliśmy FTP i przy treningu na poziomie jakby FTP no ważne było, żeby znaleźć dosyć długą górę. Ja, biorąc pod uwagę, że mieszkam na Podhalu, taki długi, fajny, równy podjazd to Przełęcz Knurowska. 5,5 km, jedzie się go od 12 do 15 minut. Super, idealna góra do jakby takiego treningu na FTP. I tak, tutaj mamy na przykład właśnie w tej grafice większość, jedziemy na poziomie FTP. Można ewentualnie w momencie, kiedy mamy to podzielone na kilka bloków, możemy pierwszy blok jechać tak delikatnie dolną strefę FTP, żeby nie przypalić i co kilka minut robimy przyspieszenie do piątej bądź ewentualnie do szóstej strefy. To jest taki bardzo mocny bodziec. Ja pamiętam, z Arkiem mieliśmy takie treningi. Tutaj akurat nie jest bodajże 2 minuty, minuta przyspieszenia. Tak, 2 minuty, minuta przyspieszenia. Cały taki blok trwa 9 minut, czyli musimy mieć taki podjazd, który przynajmniej będziemy jechali 9 minut. Jest bardzo ważne tak naprawdę to, żeby po każdym takim przyspieszeniu wrócić z powrotem do tego poziomu tam 98, nie niżej, tak. I paradoksalnie ja na przykład jak wykonywałem takie treningi, niejednokrotnie miałem tak, że zaczynałem i jechało mi się ciężko, robiłem to przyspieszenie i potem wracałem z powrotem do FTP i nagle jakby noga się zaczynała lepiej kręcić. To jest może to wychodzi na przykład jakimś tam poziomem wytrenowania albo coś, ale ogólnie ja strasznie lubiłem te treningi i one bardzo... Tak, lubię jak boli. I one bardzo dobrze, oprócz tego, że przygotowują nas do jeżdżenia po górach, to tak samo dobrze wpływają ewentualnie na poziom FTP i na podnoszenie tego poziomu FTP w przyszłości. Tak. Również na tolerancję zakwaszenia, to co mamy na podjazdach, często właśnie u nas, w naszych polskich górach, polskich wyścigach, gdzie te podjazdy zwykle nie trwają 20-30 minut, ale zwykle są takie od kilku minut do 10 w większości, więc taka intensywność pozwala na jechanie ich bardzo mocno. I dlatego zwracajcie uwagę na to, do czego się przygotowujecie, jeśli się ścigacie i chcecie osiągać dobre wyniki. Jeśli jest to wyścig, gdzie podjazdy, tak jak na Tatrze, wbrew pozorom, tam nie ma podjazdów po pół godziny, tylko zwykle po kilka minut, maksymalnie kilkanaście, to można je jechać dużo mocniej niż taki podjazd 30-40 minutowy czy dłuższy, więc wtedy już nie jedziemy na poziomie tego niskiego FTP, czyli gdzieś 95-96%, tylko wysokiego, około 103-105. I tak samo w trakcie mamy trzy krótkie ścianki do przerobienia, takie 12-15% lub więcej, czy, i to się też często zdarza, po prostu zaciągi i ataki. Tak jak mamy tutaj, jedziemy 2 minuty w okolicach środkowego FTP lub górnego i potem mamy atak taki na 110-120% FTP, który może trwać minutę, dwie, trzy. No i przykładowo, jeśli jedziemy na naszym FTP z zakresu, dajmy na to 300-320 watów, to potem wchodzimy na minutę na 400-420, znowu wracamy na FTP 300-320, znowu za 2 minuty ponad 400 i tak dalej.
No i potem stopniowo możemy tą intensywność zwiększać, czyli robić zamiast 400, na przykład 450, 460 i tak dalej, dzięki czemu stajemy się coraz mocniejsi i potem to my możemy rozgrywać takie karty na wyścigu i kogoś zgubić po prostu takim atakiem, bo większość ludzi takich ćwiczeń nie robi, bo są one po prostu mega ciężkie. No tak, to jest dokładnie, to jest akurat świetny taki trening, że w momencie, kiedy na przykład jedziemy na wyścig, czasem jest tak, że przyzwyczajamy się, okej, dobra, mam 10-15 minutowy podjazd, to ja wiem o tym, jakim tempem mam sobie jechać. Ja jadę takim jednym swoim dobrym tempem. A to jest taki trening, który jednak pokazuje, że okej, to nie jest tak, że my sobie trzymamy tylko i wyłącznie nasze komfortowe tempo, tylko ta prędkość na tym podjeździe bardzo często się jakoś się zmienia. Ktoś skoczy, trzeba do niego doskoczyć. To taki trening nam tak samo jakby pomaga, żeby się do tego dobrze przystosować. Bo niestety, wyścig to wyścig. W którymś momencie staramy się po prostu zgubić rywali. Robienie takiego jednego, drugiego, trzeciego skoku, no może się okazać, że po jednym wszyscy wytrzymają, przyspieszą razem z nami, wrócimy z powrotem do takiego mocnego tempa na FTP, zrobimy drugi zaciąg, już połowa odpadnie i potem zrobimy trzeci zaciąg i nagle się okaże, że zostajemy w dwójkę, w trójkę, tylko i wyłącznie w tej najmocniejszej grupie. Tak. Tak wtedy już się jakby to inaczej ta walka układa, więc dobry trening, ciężki, nawet bym powiedział, że bardzo ciężki, ale taki ciekawy. Tak, i pamiętajcie też, że nie trzeba robić dokładnie 100% tego, co macie na wyścigu, czyli powiedzmy na wyścigu mamy, dajmy na to, z 5 godzin i takich podjazdów z 15, no to nie musicie na treningach robić tego 15, wystarczy około 30, stopniowo do 60% tego czasu spędzanego na wyścigach na treningu, żeby potem móc skutecznie rywalizować na wyścigu. To podobnie jak z wyścigami ultra, też żeby się przygotować do ultra na przykład na 100 godzin, nie musicie treningów robić 100 godzinnych, tylko wystarczą kilkugodzinne, odpowiednio zaplanowane i kilka razy takie treningi 20-30 godzinne. Zgadza się, to też jest fajne, co mówicie a propos właśnie tych skoków, bo to często też widać nawet jak się ogląda World Tour, że są kolarze, którzy faktycznie na przykład podjazd są w stanie jechać długim, równym tempem, ale w momencie, kiedy ktoś skacze, no oni nie odpowiadają i mija ten kilometr pół i dospawają zawsze do tej grupy. I tutaj jakby doskonale widać, kto tego typu pracę robi częściej, a kto zdecydowanie woli jechać równo i mocno. I faktycznie, kiedy góra jest długa, to ta grupa się może zjechać, ale w momencie, kiedy ten podjazd jest krótszy i on się jednak kończy, to w momencie, kiedy tego przygotowania takiego do skoku nie ma, no to już niestety nie ma też później tej góry, żeby do tej grupy doskoczyć, prawda? Więc to jest jakby ważne, żeby tą siłę taką chwilową też gdzieś tam mieć. Tak, no kolarstwo szosowe polega głównie na tym. Jeśli nie mamy zaciągów, sprintów, zdolności do atakowania na zmęczeniu, no to nigdy nie wygramy wyścigu. Koniec, kropka. Kolejny przykład treningu, tutaj mamy taki bardziej luźny, sweet spot po górach na czas. Może Wojtek coś powie na temat takiego treningu? Tak, właśnie chciałem Wojtka, nie ukrywam, teraz poprosić o skomentowanie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednym treningu, który się tutaj nie pojawił, ale on, powiem szczerze, że bardzo... No nie możemy odkrywać wszystkich kart naraz. No dobra. Dobra, to nie odkrywajmy. Ale nie, no odkryj. To, co tobie służyło, to jakby odkrywaj. No. Ja tutaj specjalnie nie dałem wszystkiego, żeby się nie pogubić. Właśnie wszystkie treningi takie, które jakby pasują pod konkretne wyścigi, to co ty, Arek, mówiłeś. I tak jak często na wyścigach występują, szczególnie na tych takich dłuższych górach, gdzie idzie jakieś równe tempo i co jakiś czas ktoś próbuje ataku, więc to był ten wariant poprzedni. No a jednak często w Polsce, szczególnie na takich górach krótszych, dynamicznych, wygląda to tak, że jedzie się dosyć szybkim tempem do podnóża, każdy gdzieś tam walczy o pozycję. No i po prostu, gdy się zaczyna podjazd, to jest mocny atak, ale właściwie na maksa możliwości, czyli taka, w zależności od tego, ile on trwa, ale to jest mniej więcej minuta, dwie, trzy. No albo czasami nawet i dłużej, czyli takie nawet 5 minut się jedzie bardzo dynamicznie, więc takie mocne ataki i potem do szczytu często jest to takie już właściwie przetrzymanie na tyle, ile siły nam starczy. Tak, bo potem te dwie grupy jadą podobnym tempem, nie? A na początku powiedzmy
jest tak, że zrobisz ten atak, masz tam powiedzmy 350 na progu i jedziesz na 1-2, czyli 120%, gdzieś na 420, a potem to tempo znowu spada do 350, ale ta już, różnica już jest zrobiona i stąd ta grupa pierwsza jedzie po prostu szybciej, w sensie jest dalej już na wyścigu. Dokładnie. Więc tutaj sobie przybliżę ćwiczenia na długich podjazdach 15-30 minut. Tak, tu mamy taki trening typowy pod wytrzymałość siłową i kształtowanie FTP. No taki trening, myślę, że ja ogólnie go używałem i używam dla osób, które chcą jechać, nawet bym powiedział, że samemu być w stanie utrzymywać równe mocne tempo. Dla mnie się to sprawdzało pod kątem ucieczek, bo byłem w stanie utrzymywać mocne, równe tempo przez dłuższy czas, przetestowane nawet na 200 km, więc trzeba po prostu też znać swoje możliwości. To co mówił Krystian, że jeśli nawet mamy przed sobą podjazd 12-minutowy, to mniej więcej podczas takiego treningu, tak jak mamy tutaj 3 godziny 30, to wjeżdżając każdy z nich i mając w perspektywie ten cały dystans, musimy mniej więcej wiedzieć, na ile sobie możemy pozwolić, żeby tej siły nam po prostu wystarczyło. Więc wiadomo, no podczas takiego treningu też mogą się zdarzyć jakieś strome góry, które po prostu nie będziemy w stanie aż tak powoli jechać, w sensie w tej strefie sweet spot. No wiadomo, wtedy trzeba wejść w wyższe strefy, ale jakby ogólnie cały trening w tych wartościach możemy wykonać, czyli tutaj jest około godziny w strefie sweet spot. Tak, wtedy patrzymy po prostu, tak jak Wojtek mówi, na moc średnią z podjazdu. No i powiedzmy, mamy podjazd, który trwa 15 minut i jedziemy go na średniej mocy między 88 a 94% FTP. Czyli przy progu 300 to będzie razy 0,90 średnio 270 watów. No i taką moc średnią okrążenia staramy się utrzymać. I to, że czasami to wzrośnie na 300-330, czasami spadnie na 240, nie ma to dużego znaczenia. Kolarstwo to nie apteka i tu nie damy rady każdej sekundy wykonać dokładnie w tych watach i też nie o to chodzi, ale po prostu, żeby starać się moc średnią utrzymać w zakresie takim, jakim chcemy. Przejdźmy może teraz do jazdy na czas, bo to jest ciekawe. Kogo Grzesiek byś chciał wywołać? Ja jeszcze jak mogę, tak jakby... O, ja tego pana chciałem wywołać właśnie w jeździe na czas. Tak, jeszcze bym chwilę wrócił do jazdy, do przygotowania po wyścigów pod górę tutaj. Okay. Wielając się w lód Mazowsza, gasów, właśnie sprawdziłem w międzyczasie, jakimi my narzędziami dysponujemy, w sensie podjazdy. Tak jakby odkładamy wszystkie trenażery do piwnicy, nie korzystamy z tego. Jak sobie z tym radzić? Mamy tak, mamy Agrykolę, która ma 400 metrów, 6%. Mamy kolejny Czersk, to jest 7% i 350 metrów. Słomczyn 400 metrów i 4%. I słynną Lipkowską 7,5 300 metrów. Czy wykorzystując te nasze podjazdy, my jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, w sensie jakoś przyzwyczaić organizm do właśnie takiego wysiłku pod kątem wyścigów górskich? Jak, czy tutaj jakieś takie zalety, zalecenia, tipsy and triki, bo wiem, że na przykład niektórzy kapują. Jacek, ja ci dam pro tipa na wejściu. Możesz wylajtować rower, ponieważ możesz śmiało zdjąć małą tarczę z przodu. Dobra, no to tak. Nie, jedyny tip jest taki, żeby te podjazdy takie minutowe, powiedzmy, czy nawet mniej, wjeżdżać bardzo mocno, czyli w zakresie gdzieś szóstej strefy, to będzie powiedzmy dla zakresu 300 W gdzieś szósta strefa 120-150, czyli gdzieś razy 1-3, no 390 do 450 takie minutówki i to pozwoli układowi mięśniowemu dosyć dobrze przystosować się do jazdy po górach. Jeśli takich zrobimy na przykład serii 10 razy 1 minuta z odpoczynkami też minutowymi, no i potem druga seria po 10 minutach. To jest na przykład taki trening jak tutaj, tylko to jest podjazdę na czas,
ale on może też być wykorzystywany na takich podjazdach, czyli mamy tolerancję zakwaszenia 10 razy, robimy minutę na 125 do 140% FTP i minutę luźno. No i to pozwala nam zwiększyć zakwaszenie z poziomu 2 do nawet 9-10 mmol. I dzięki temu układ mięśniowy może się zaadaptować do jazdy pod górę, bo też pracujemy na tym nachyleniu na wysokich intensywnościach. I potem jak dołożymy do tego właśnie taką jazdę na sweet spot w niskiej kadencji, no to też nam pozwoli zasymulować ten niski rytm pedałowania, jaki jest na podjazdach. Więc taki tip można zastosować mieszkając w terenie płaskim. No właśnie. Ja mam tipa jeszcze jednego. Mogę się wciąć? Jacek, możesz zacisnąć przedni hamulec i zaczynać na niskiej prędkości. Nie, śmieję się, ale myślę, że lepiej takie góry zaczynać właśnie na niskiej kadencji, a nie wjeżdżać ich przede wszystkim rozpędem, bo jednak na rozpędzie żeby symulować to się nie poczuje. Nie? Żeby symulować ten duży opór. Tak jak mówisz, no i też jazda pod wiatr po płaskim też umożliwia wygenerowanie dużego oporu zewnętrznego. Po pierwsze to, że mamy pod wiatr, a po drugie po prostu jedziemy na dużym przełożeniu typu płyta oś. Więc wtedy też ten opór zewnętrzny, tak jak pod górę, jest duży. No a tutaj mamy jazdę na czas, więc do jazdy na czas przygotowujemy się na kilka sposobów. Ważnym jest po prostu podniesienie średniej prędkości i tym samym mocy, jaką generujemy w długim czasie. Te czasówki zwykle trwają od 15 do 40 minut, więc mniej więcej w takim zakresie się przygotowujemy. Ja lubię dla zawodników zaawansowanych dawać właśnie taki trening w jeździe na czas, również na rowerze czasowym, żeby zwiększać tą tolerancję zakwaszenia. Jeśli zawodnik jest odpowiednio wytrenowany, to da mu to duży wzrost FTP i tak samo poziomu mocy utrzymywanej w długiej jeździe na czas, więc tutaj robimy interwały minuta na minutę, gdzie mamy właśnie te 125 do 140% FTP i jedną minutę luźno, krótka przerwa i potem jazda na niskiej kadencji na poziomie sweet spot, żeby zaangażować większą ilość włókien mięśniowych do pracy w tej niskiej kadencji i to połączenie daje bardzo fajne efekty w postaci zwiększenia prędkości w jeździe na czas i zwiększenia FTP. A drugi taki trening dosyć klasyczny, jak chodzi o jazdę na czas, to jest taki sweet spot over under. To może być taki trening, od którego zaczniemy swoje przygotowania do jazdy na czas. Przed wyścigiem sugeruję w jeździe na czas, żeby zacząć siedzieć na tym rowerze czasowym jak najwcześniej, a jeśli nie możemy, no to najpóźniej 6-8 tygodni i spędzać na nim minimum 2-3 treningi w tygodniu specjalistyczne. Bo mamy tak samo pod innym kątem pracują włókna, znaczy te no, włókna mięśniowe w ułożeniu czasowym, a w ułożeniu na przykład w górnym chwycie. No, tutaj mamy mocno zaangażowane tak samo mięśnie pośladkowe i dwugłowe, a w tym górnym chwycie bardziej czwórki, czworogłowe. Więc jeśli tego nie będziemy ćwiczyć w odpowiednich intensywnościach w jeździe na czas, no to po prostu pojedziemy poniżej swoich możliwości. I tak samo w jeździe na czas ważna jest siłownia, żeby też wzmacniać te partie, ale to jest osobny temat. W każdym razie tutaj robimy coś takiego. Mamy tutaj 2 razy 15 minut, czyli łącznie to jest 30 minut wysiłku. No i 2 minuty na takiej niskiej dosyć intensywności trzeciej strefy i minuta na poziomie sweet spot do FTP. I to jest taki trening, który możemy sobie zacząć przygotowania do jazdy na czas i tym samym przygotować się do zmiany tempa właśnie ze względu na wiatr, który przywieje, boczny czy czołowy, żeby móc przystosować mięśnie do tej zmiennego zakwaszenia, które będzie występowało w trakcie takiej zmiennej intensywności. No i potem w zależności od tego, do czego się przygotowujemy i jak nam idzie progresja, możemy bawić się tym treningiem, czyli na przykład zwiększać ilość powtórzeń, czyli na przykład z 2 serii do 3. Możemy tak samo, jeśli to nam zacznie iść dobrze, zwiększać sobie intensywność takiego wysiłku, czyli zamiast na przykład 80-85, to tutaj dajemy już 90-95 i potem ta minuta na 100 do 105. I robimy takie dwa bloki.
Wtedy już mamy 30 minut na zdecydowanie wyższej intensywności. Potem jak to zrobimy, to możemy sobie zmniejszyć przerwę regeneracyjną pomiędzy seriami. Tu mamy 10 minut, a możemy zmniejszyć na przykład na 5. No i potem, żeby jeszcze zwiększyć bodziec, możemy z kolei zrobić takich serii 3 lub 4 i tak dalej. Więc to jest sposób na progresję wysiłku przygotowania do jazdy na czas. Mhm. A ja bym chciał zapytać Tomka i trochę go wyciągnąć tutaj do rozmowy. I też chciałbym, żebyście podyskutowali z Jackiem, nie ukrywam, bo akurat Jacek jest taką osobą, która po pierwsze, z tego co wiem, od tego sezonu zaczęła tak planowanie trenować, a też patrząc na Jacka media społecznościowe, no wiemy, że jest to osoba, która lubi jeździć na czas, jeździ na tym rowerze już jakiś dłuższy czas i dlatego chciałem, żebyście podyskutowali na temat właśnie progresji, efektów, no i przede wszystkim planowania treningów pod określone starty, czyli jak powinniśmy zaplanować w trakcie sezonu taki trening, żeby powiedzmy w danym okresie być w tej optymalnej formie, przygotowując się do jakiegoś startu. No i być może chciałem zapytać jeszcze o to, czy również teren, w którym mieszkamy, bo to też jest zawsze interesujące, ma jakiś bezpośredni wpływ na tą specjalizację. Oddaję głos do studia w Warszawie. To może tak, może ciężko nazwać, że długo jeżdżę na rowerze czasowym, bo to raptem będzie drugi sezon. Także dopiero się uczę, można powiedzieć, bo też tak jakby pod kątem pierwszy sezon to było oswojenie z rowerem, bo tak jak Arek wspomniał, to jest zupełnie co innego. W tym sezonie już dojrzałem do tego, że na przykład warto, tak jak Arek też wspomniał, wprowadzić elementy siłowe, żeby jednak te mięśnie głębokie pobudzić, żeby jednak ta pozycja, która nie jest komfortowa, nie sprawiała nam aż tyle bólu, bo jednak no, potrafi boleć. Także dopiero zaczynam, można powiedzieć, moją przygodę. Odkrywam uroki prędkości, bo to jest chyba to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że prędkość, bo ta prędkość jednak na rowerze szosowym jest no sporo wyższa niż na klasycznej szosówce. A powiedz na przykład, Jacek, jakie masz średnie prędkości z takich treningów czasowych, a na zwykłym rowerze? Wiesz co, to ciężko powiedzieć, no ale na przykład teraz taka pierwsza, można powiedzieć, pierwszy sprawdzian, do którego się z Krystianem przygotowaliśmy, to mieliśmy bodajże, żebym nie skłamał, to było pod koniec kwietnia, czyli to równo rok temu. Też była taka tutaj lokalna czasówka u nas na gasach. No i tutaj wspólnie udało nam się urwać 23 sekundy z tego wyniku, który osiągnąłem rok temu. Więc to z jednej strony jest dużo, a z drugiej strony to jest mało. Ale no, progres jest fajny. Te szybkości też, można powiedzieć, przelotowe rosną, bo z tego co pamiętam, to miałem ponad 44 średnią na 25 minutach. Na rowerze szosowym pewnie około 2 albo 3 km na pewno by było wolniej. Szczerze mówiąc, nie przejeżdżałem tego odcinku jakoś tak mocno, żeby porównać, ale jest to w planach. No myślę, że 10% spokojnie. A na tym samym rowerze jechałeś? Tak. Wszystko te same warunki atmosferyczne. To też jest, tak jakby można powiedzieć, kluczowy faktor na takich sprawdzianach. Warunki miałem takie same, bo też porównywałem, więc no jest progres, więc jest dobrze. Dobrze, przejdźmy płynnie w takim razie, jak jesteśmy przy Warszawie, do treningów po płaskim. Może Tomek, omówiłbyś ten trening, co nam daje, jak go wykonywać i gdzie? Ten trening, najlepiej wykonywać trening płaskim. No ja osobiście bym dopasował jakiś odcinek pod to lekko niesprzyjający, z minimalnym nachyleniem. Czyli po kolei mamy. Istotne na pewno, żeby. Czyli po kolei mamy tak. No. No. No po rozrzewce, jak już wchodzimy w te ćwiczenia, to po prostu jest istotne, żeby tą kadencję pilnować na poziomie tego jest S6.
Czyli mamy tak, 4 razy minutę wysiłku w szóstej strefie, czyli te 120-130% FTP, czyli powiedzmy przy 300 to będzie około tych 400 watów i kadencja wysoka, podobnie jak na wyścigu 95-110. No i istotne jest, żeby na końcu każdego powtórzenia wykonać sprint, no nie? Żeby zasymulować to, co się dzieje na wyścigu, prawda? Tak, a ja was chciałem zapytać jeszcze, jeżeli się mogę włączyć do dyskusji a propos tych treningów właśnie płaskim i jeszcze dojazdy na czas, czy, bo to myślę jest dość interesujący temat, czy profil danego zawodnika mocno, jakby jego predyspozycje mocno kwalifikują go pod dany trening i rozwijanie danej umiejętności, czy to jest tak raczej, że jesteśmy w stanie gdzieś tam poprzez pracę faktycznie ten progres zrobić większy? Wiecie, do czego zmierzam? Do tego, że dla mnie, osoby, która ogląda kolarstwo od 20 lat, zastanawiające jest na przykład to, że oczywiście teoretycznie łatwiej na czas jedzie się osobie, która jest zbudowana na przykład jak Filippo Ganna, tak? Ale z drugiej strony na przykład mamy takiego Christophera Froome'a, który jak był w formie, to jeździł na czas super. A zestawiając jakby po drugiej stronie mamy takiego Nairo Quintana, który również jak był w formie na czas nigdy nie jeździł dobrze. I chciałem was zapytać jakby z czego to wynika, jeżeli chodzi o przygotowanie, że ta noga w górach jest i jakby w górach taki Nairo jest w stanie jechać intensywnie przez długi czas, a jednak jeżeli przychodzi do jazdy na czas, no to te waty się nie zgadzają, a z drugiej strony mamy no górali również dobrych, na przykład, nie wiem, Rochlicz, który zawsze jedzie na czas super. Z czego to może wynikać? No tutaj mamy to, co ty też mówisz, to analizujemy u zawodników, jak wygląda ich profil mocy, czyli tutaj mamy podzielone to na 5 kategorii, czyli sprint, moc jednominutowa, moc 5-minutowa, 20-minutowa i 60-minutowa. No i większość z nas ma taki typ fizjologiczny, że mamy największą moc w zakresie 5 minut i 20, co właśnie umożliwia jechanie długich wysiłków jednostajnych. Natomiast większość z nas też ma bardzo słabe lub ograniczone możliwości w zakresie sprintu i jednej minuty, czy pojemności beztlenowej. I poprzez treningi staramy się, jeśli ktoś chce mocno rywalizować i w wyścigach się liczyć, poprawić te słabe cechy i albo utrzymać, albo zwiększyć na ile to możliwe te cechy mocne, tak żeby ten profil nieco wyrównać, no i dzięki temu być bardziej wszechstronnym zawodnikiem. Tak jak tutaj mamy kategorie, to są takie kategorie od 1 do 5 ze ścigania w Stanach, tam jest od 1 do 5 kategorii, potem są kategorie zawodowe, powiedzmy. Więc tutaj mamy przykład, to akurat mój, gdzie mam sprint poniżej normy. I zawsze tak u mnie było, mimo wykonywania treningów siłowych i sprintów. Może tam wzrosło, jak się ścigałem zawodowo, tutaj gdzieś do czwartej, może trzeciej, ale i tak to było nisko. I to jest powodowane tym, że mamy genetycznie mniejszą ilość, niektórzy z nas, włókien szybko kurczliwych w stosunku do wolno kurczliwych. I to się da zmienić jedynie w niewielkim zakresie. Natomiast dużo bardziej się da wytrenować tą pojemność beztlenową. Tutaj widzimy taki wzrost. Niewielki, ale jednak z 500 W na 590, więc taki progres jest możliwy. No i się skupiamy właśnie w treningach, w zależności od tego, do czego się zawodnik przygotowuje, na wyciągnięciu tych słabych stron do góry i tak samo poprawie tych mocnych też do góry. Ale tendencja czasami jest taka, jak trenujemy się sami, że robimy najczęściej te ćwiczenia, które nam najłatwiej wychodzą. Czyli na przykład, jeśli mamy piątki, dwudziestki mocne, no to wybieramy się najczęściej na podjazdy długie, które nam najlepiej wchodzą i tak nam będą dobrze wchodzić, no bo po prostu mamy taki profil, no i tam ćwiczymy. Natomiast zaniedbujemy to, co idzie nam słabo, czyli na przykład ta tolerancja zakwaszenia, sprinty, wysiłki maksymalne 30-sekundowe i tak dalej. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji, gdzie się ktoś chce przygotować do wyścigów i jest to dla niego ważne, no to wtedy, jeśli się skupimy tylko na tych mocnych stronach, no to nie zrobimy dużego progresu, bo tu powiedzmy, może
możemy się podnieść o 3, 5, 10% w ciągu sezonu, a tutaj możemy się podnieść na przykład o 10-20%, więc to nam da zdecydowanie więcej niż skupienie się na tych cechach, które już są relatywnie dobre. A to, co ty mówiłeś, Grzesiek, odnośnie właśnie górali i jazdy na czas, no to ja myślę, że tutaj przede wszystkim trening i też przygotowanie siłowe pod tą jazdę na czas, bo też Primož Roglič jest nieco innym z budowy zawodnikiem niż Nairo Quintana i zwykle ci bardzo wylajtowani górale. Ktoś z was ma mikrofon włączony, gdzie jakaś karetka jedzie, możecie wyłączyć. Tak, no cały czas. O. No, więc jeśli ten... Więc jeśli jest bardzo wylajtowany, to były dosłownie przykłady na palcach jednej ręki, gdzie jedzie bardzo mocno na czas taki zawodnik, na przykład Alberto Contador miał taki czas, kiedy naprawdę mocno jeździł na czas, pomimo swoich tam 58-60 kg. Natomiast najlepiej jeżdżą zawodnicy ci, którzy po pierwsze dbają bardzo o swoją pozycję czasową, bo teraz to jest w kolarstwie zawodowym bardzo ważne, czyli wszelkie elementy aerodynamiki, stroju, sprzętu i przygotowanie w tym względzie, nadążanie za tymi nowinkami, testowanie się w tunelu i tak dalej. No i po drugie regularne, mocne treningi na tym rowerze. Jeśli ktoś chce się specjalizować, czy być dobrym w jeździe na czas, no to musi trenować na rowerze czasowym przynajmniej 1-2 razy w tygodniu, żeby podtrzymać swoją moc generowaną w tej pozycji. No i też zdolność do tolerowania bólu i jakby walki z samym sobą, bo to jest też taka strona mentalna. Jeśli mamy górę i mamy tam kilku zawodników czy kilkunastu, a jesteśmy typem takim mocno rywalizującym z innymi, no to łatwiej jest nam się zagiąć i jakby pokazać komuś, gdzie jest jego miejsce, no nie, zaatakować i tak dalej, zmusić się do wysiłku. A jeśli jedziemy na czas, to musimy być nauczeni cierpieć sami ze sobą w warunkach takich wyścigowych, nie tylko na treningu, ale właśnie, żeby dać wszystko w tej walce z czasem, więc to jest taka strona mentalna. To jeszcze, jeżeli może dorzucę tak na koniec, jeżeli chodzi właśnie o pozycję na rowerze czasowym, to na pewno, jeżeli ktoś zaczyna albo zaczął, to warto naprawdę rozważyć fitting. Bo tak, no to tutaj, podstawa oczywiście. Tak, dokładnie, bo tutaj też no, mamy swoje ograniczenia ruchowe. Tutaj dobry fitter właśnie też tak jakby wyciągnie z nas jak najwięcej, żeby jak najmniej bolało, może tak w dużym skrócie, i żeby było jak najszybciej, więc tutaj to tak. W pierwszej kolejności i też żeby sobie nie zrobić też krzywdy. Dokładnie. A czy jesteśmy w stanie, Arku, jakby łączyć te treningi wszystkie, albo może to pytanie w ogóle do wszystkich z doświadczenia, czy wśród waszych podopiecznych, których macie, są osoby, które się specjalizują w kilku kwestiach, czyli na przykład jeżdżą dobrze po górach, ale też lubią jeździć na czas. Czy to jest raczej tak skrajny trening i tak skrajnie dla dwóch różnych typów budowy ciała i fizjologii, że jednak no, nie jesteśmy w stanie tego w efektywny sposób łączyć? Czy taki trening może być generalnie wykorzystywany dla wszystkich, żeby łączyć jedno z drugim? Na przykład jeden z moich zawodników jest to zawodnik kategorii już Orlik. I tak, jeśli chodzi o przygotowanie, które przeszedł w ostatnim roku juniora, już wykazywał duże pokłady nadziei, jeśli chodzi o góry. I to mu bardzo dobrze szło. Potwierdziło się też, wiadomo, poprzedzone to było odpowiednimi treningami. Potwierdziło się to, że na czas też sobie dobrze radzi. No ale tutaj właśnie też myślę, że to jest głównie też odpowiedni trening, bo my mieszkamy w terenie w takim samym. Ja mieszkam w tym samym mieście co on. No i na przykład ja popełniałem błąd właśnie pod kątem czasówki, że właściwie przez to, że mamy zwykle górki do 5 minut, czy 6, czy 8, to wykonywaliśmy te wysiłki właśnie w takim czasie. No czasówki zwykle są dłuższe, więc jakby tego nie ćwiczyliśmy. Ja też z nim postawiłem więcej uwagi i większy nacisk padł akurat na też dłuższe aktywności niż 30 minut, bo często zawodnik nagle startuje w jakiejś dłuższej czasówce i okazuje się, że nie wie, jak ją pojechać, bo zwykle jedziemy ćwiczenia 20-minutowe na przykład, bo zwykle ten test tyle trwa.
co tutaj, jeśli chodzi o temat Zwifta, to jest akurat super, super rzecz, bo mamy na przykład możliwość sprawdzania się dosyć często na górze Alp de Zwift i dojścia do wartości na godzinę też bardzo zadowalającym. Co mogę stwierdzić, ja jako zawodnik trochę odpuszczałem temat 60 minut, a właściwie doszedłem teraz do momentu, kiedy byłem zawodnikiem, czyli jestem, jeśli chodzi o 60 minut, na takim poziomie jak 5-6 lat temu, ale wiadomo, że te inne wartości jeszcze odstają. Także tyle mam do dodania, więc myślę, że akurat na podstawie kilku zawodników widać, że i góry, i czasówka idą ze sobą w parze. Mhm. Powiedzmy jeszcze tutaj o jednym takim treningu, który mamy tu przygotowany pod kątem rozprowadzania na sprint. To jest taka ciekawa rzecz odnośnie ścigania płaskiego, zwłaszcza jeśli mamy grupę i mamy sprintera, którego chcemy wyprowadzić. No to tutaj ćwiczymy sobie najlepiej w parach właśnie. Takie ćwiczenie tutaj jest ostatnie, powiedzmy 8-9 minut walki w peletonie przed dojazdem na końcową kreskę, ale to jest też takie ćwiczenie, które ogólnie rozwija jako taki wysiłek piramidalny i tolerancję zakwaszenia i moc maksymalną na tym zakwaszeniu generowaną. Więc mamy 5 minut na poziomie 90%, 3 minuty na FTP, potem 2 minuty na 120%, czyli ten ostatni, powiedzmy, 1,5-2 km przed kreską. No i to rozprowadzenie na sprint, czyli 10 sekund, około 300% FTP. Tutaj nie należy się tym mocno sugerować, bo te 10 sekund to po prostu jest wysiłek maksymalny. U jednego to będzie 300% FTP, u jednego 400%, więc nie ma to aż tak dużego znaczenia. Ważne, żeby to było jak najmocniej i poprzedzone właśnie też mocnym wysiłkiem o narastającej intensywności. Więc jest multum ćwiczeń, jakie można wykonać po płaskim, żeby być mocniejszym. To są takie przykładowe dwa, które możecie zastosować. I przejdźmy do tej ostatniej kategorii, czyli pagórków. Czyli tak naprawdę wyścigów, które najczęściej są u nas w Polsce rozgrywane wraz z tymi wyścigami płaskimi. No i teraz w zależności od tego, do jakiego typu ścigania się przygotowujemy, tak długie możemy robić interwały. Czyli tu mamy przykład takich wysiłków 5-minutowych w strefie piątej. Strefa piąta to jest od 106 do 120% FTP. W przypadku 5 minut to może być gdzieś do 115. No i wykonujemy to w taki sposób, że robimy 4 minuty 50, czyli przed sprintem na tym poziomie 106-115%, czyli dla 300 W FTP na przykład to będzie około 340 W na to niecałe 5 minut i kończymy to mocnym sprintem też na poziomie, to jest 20 sekund, 230-280% FTP, ale tutaj też no, nie damy rady patrzeć, ile generujemy na 20 sekund mocy na stojąco, no bo nie jest to jakby technicznie możliwe ani bezpieczne, więc po prostu robimy wysiłek maksymalny lub zbliżony do maksymalnego. Wiadomo, że na wyścigu ta adrenalina, która buzuje, pozwala się wyjechać całkowicie, na treningu jest to zwykle nieco niżej, kilka procent, ale chodzi o to, żeby był to wysiłek w danym momencie bardzo trudny. No i teraz jeśli mamy przykładowo takie wysiłki 5-minutowe, głównie na wyścigu, to sobie robimy interwały takie, właśnie 5-minutowe, a jeśli widzimy po profilu wyścigu, że to będą interwały krótsze, czyli na przykład górki 3-minutowe, no to sobie tu odpowiednio skracamy, czyli dajemy zamiast 4,50, 2,50 i zwiększamy intensywność, bo jeśli skracamy czas w danej strefie, no to zwiększamy intensywność, czyli tu już będzie nie 106, 115, tylko 115, 120, czyli ten górny zakres, czyli przy 300 to już będzie razy 1, powiedzmy średnio 18, to już będzie 354 zamiast tych 330-340. No i tak samo wykańczamy to mocnym sprintem. Tak samo, żeby zasymulować to, że zwykle na końcu takiej krótkiej górki jest mocny sprint przed zjazdem, po to, żeby ustawić się na dobrej pozycji lub od razu wykonać atak. Więc to jest jeden z takich treningów. I drugi taki ciekawy to jest
trening beztlenowy, który kształtuje naszą pojemność beztlenową w zakresie dwuminutowym. No i tutaj działa to w taki sposób, że jedziemy 3 razy te 2 minuty na poziomie około 130% FTP, czyli to jest mniej więcej, jak mamy te 300, to razy 1,3 to będzie gdzieś około 390. No i teraz jak zrobimy 3 powtórzenia, to bierzemy średnią moc z ostatniego z nich, czyli z trzeciego, i wykonujemy kolejne powtórzenia, dopóki ona nie spadnie o 5% lub więcej. Czyli powiedzmy wykonamy pierwsze powtórzenie na 390, drugie na 420, trzecie na 400, może nie 50, ale 410. No i teraz to trzecie mamy 410. No i liczymy sobie, ile to jest minus 5%, to jest 390. No i wykonujemy te dwuminutówki, dopóki nam moc średnia zakrążenia nie spadnie poniżej tych 390. I to jest bardzo fajny trening, gdzie można wykorzystać zalety miernika mocy. No bo te kilkanaście watów różnicy, jeśli byśmy jechali poniżej już na powiedzmy 360-370, to już tam nie będą dawały żadnego optymalnego bodźca w tym zakresie czasu, tylko będą nas męczyły. Więc jeśli jednego dnia jesteśmy bardziej wypoczęci, to zrobimy powiedzmy 8 do 10 takich powtórzeń, a innego, jeśli jesteśmy zmęczeni, będzie to na przykład 4-5. I to jest właśnie piękno miernika mocy, że pozwala nam te różnice wychwycić i tym samym się nie zajechać, a poprawiać swoje możliwości w danych strefach. No i teraz są różne procenty spadków w zależności od tego, jak długi jest wysiłek, czy 30 sekund, czy minuta, czy 2 minuty, czy 5 minut. Ale to właśnie pozwala za każdym razem zrobić optymalny trening i nie zgadywać, ile to ma być interwałów, tylko sugerować się tym, co realnie zachodzi podczas treningu. Chciałem pocieszyć wszystkich tych, którzy nie mają pomiarów mocy. To było moje pytanie, które chciałem zadać. Super. O, widzisz. Można taki trening wykonać bez pomiaru, jako można, dzieciaki. Tak. Jako dzieciaki wykonywaliśmy takie treningi często w lesie, bo właśnie tam, gdzie się też te warunki nie zmieniały, gdzieś na jakimś zakrytym terenie, wykonywaliśmy dany interwał właśnie na przykład na długości 2 minut albo od drzewa do drzewa i po prostu właśnie w określonym czasie pokonywaliśmy określony odcinek. W momencie, kiedy już ten odcinek był coraz krótszy, coraz mniejszy dystans się pokonywało, to właśnie była też oznaka, że ta moc nam spada i tak, już trening to jest nieefektywny. Tak. Więc stara szkoła trenerska się nie myliła, no to są takie najnowsze odkrycia nauki treningowej, ale ta stara szkoła trenerska, tak jak mówi Wojtek, te elementy też zawierała w innym, po prostu w inny sposób mierzone, ale jakby idea była taka sama, więc to też dawało dobry efekt. Czyli jakby tak, to jest łatwe jakby do zrobienia, czyli na przykład, nie wiem, jak ktoś zaczyna i na przykład, nie wiem, ma dwuminutowy interwał i jedzie 2 minuty i on sobie tam kliknie na, bo pewno licznik ma, kliknie sobie na liczniku i w ciągu tych 2 minut przejechał kilometr, to w momencie, kiedy potem ostatecznie, na przykład, nie wiem, jeżeli mu to spadnie o 10%, czyli w momencie, kiedy w tym kolejnym interwale w ciągu tych 2 minut przejedzie 900 metrów, to znaczy, że to jest po prostu czas skończyć, bo już na przykład ta moc nam spadła o te 10%, bo teoretycznie no, prędkość nam spadła jakby o 10% albo dystans przejechany o 10%, więc tak to jest tak w miarę łatwo do obliczenia nawet, bo to ciężko jakby obliczyć sobie w domu, bo nie wiemy, co nas spotka w tym, ale no akurat te 10% odciąć od czegoś, nawet jak robimy interwały, to jesteśmy w stanie się na tyle skupić, żeby sobie to jakoś odciąć, więc jak mamy jakieś takie elementy albo takie te, to można to bez problemu sobie przemyśleć. Tak, dodatkowo to ćwiczy właśnie logikę na zmęczeniu, ćwiczenie logiki, i to się wbrew pozorom się to przydaje, na przykład jak jedziemy w peletonie i mamy, no jedziemy w ucieczce i peleton mamy minutę za nami, to jesteśmy sobie w stanie szybko przeliczyć, jak będziemy jechać taką prędkością, że nas ten peleton dojdzie czy nie dojdzie. Albo czy jak mamy pół minuty straty do odjazdu, to czy jak będziemy jechać z prędkością taką, a oni taką i taką, to czy ich dojdziemy za 10 km czy nie. No. Więc to się może w takich sytuacjach przydawać. Panowie, ja chciałem powoli spinając klamrą dzisiejszy podcast, chciałem jeszcze was zapytać o taką jedną rzecz. Ja tak zawsze z roli takiego amatora tutaj występuję typowego, bo myślę, że takie pytania mogą się
pojawiać gdzieś tam wcześniej. Czy jesteśmy w stanie w trakcie sezonu przygotować się do różnych wyścigów, żeby efektywnie w nich walczyć? Mam na myśli to, czy jestem w stanie na przykład przygotować się do jazdy na czas, a za 3 miesiące pojechać wyścig górski, a za miesiąc pojechać wyścig po płaskim. Jak byście to skomentowali? Czy istnieje taki trening? Czy wy jako trenerzy bylibyście w stanie to w efektywny sposób rozplanować? Czy to jest raczej tak specjalistyczny trening nie do pogodzenia, że możemy zbudować jakąś formę, jakąś bazę, którą możemy wykorzystać w poszczególnych tam jazdach, ale no generalnie musimy się raczej nastawić na ten jeden start, na jeden profil, który gdzieś tam będzie naszym takim, że tak powiem, głównym startem. Może Tomek? Ja może zacznę. Myślę, że... Dobra. Dobra. No wiadomo, że wszystkiego na raz nie da się pogodzić. No jak na przykład zawodnik miał powiedzmy w sierpniu jakiś wyścig górski, no to do tego czasu bym mu robił treningi typowo górskie ze wzniesieniami, a po tym wyścigu już raczej starałbym się tutaj robić mu treningi szybkościowe, żeby jak najbardziej wprowadzić pod te wyścigi płaskie. No a tak to mi się wydaje, że w ten sposób bym to zrobił. Tak, no mi się wydaje, wszystko, że wszystko też ma ogólnie podstawy w sile, więc jeśli oprzemy całe przygotowania zimowe o siłę, potem skupimy się, dajmy na to, na tej czasówce, która de facto jest krótkim wysiłkiem i może nawet oprzeć się o treningi nawet Zwiftowe, potem zgrupowanie 1-2 w górach, co zwiększy naszą zdolność jazdy typowo po górach. I mając tą siłę, tak naprawdę no, de facto mamy też duże pokłady, jeśli chodzi o sprint. Wiadomo, że ciężej będzie to zrobić zawodnikowi, który waży 50 kg i szykować się na sprint z taką wagą. Ale mówię, no, są też ewenementy i nie zawsze duży kolarz musi być najlepszym sprinterem i na odwrót. Tak, no moim zdaniem to co Wojtek mówi i Tomek, czyli najważniejsze to jest jakby podstawa, żeby potem wychodzić do różnych specjalizacji, czyli mamy zarówno wysoki FTP, wysoki pułap tlenowy, czyli VO2 max i pozostałe parametry fizjologiczne też na dobrym poziomie, typu morfologia krwi, masa ciała, poziom tkanki tłuszczowej i tak dalej, więc jeśli jesteśmy takim ogólnie sprawnym i dosyć zaawansowanym zawodnikiem, to wtedy przeskakiwanie między tymi specjalizacjami, mówimy oczywiście o kolarstwie amatorskim, jest jak najbardziej możliwe na wysokim poziomie i wtedy po prostu robimy to w taki sposób, że ostatnie nawet 2-3 tygodnie przed wyścigiem to są treningi ściśle specjalistyczne, a pozostałe zawierają elementy wszystkie wszechstronnie, czyli zarówno płaskie, pagórki, góry, jazdę na czas, a jak jest 2-3 tygodnie do wyścigu, to się skupiamy tylko i wyłącznie, na przykład mamy za 3 tygodnie wyścig górski, to robimy przez te 3 tygodnie tylko i wyłącznie treningi specjalistyczne pod ten typ wysiłku, który będzie tutaj, czyli góry. Jeśli mamy jazdę na czas, no to robimy 70% treningów przez te 3 tygodnie na czasówce, zwiększając stopniowo długość wysiłków do tej jazdy na czas i potem robimy BPS, czyli tapering, odpoczynek przed tym startem głównym. I podobnie z innymi startami, więc to nie jest tak, że jak mamy jeden jakiś start główny, to wszystko przygotowujemy pod niego i tylko góry jeździmy tam od listopada do sierpnia, dajmy na to, że w sierpniu jest ten wyścig, tylko mieszamy różną strukturę treningową, tak żeby zarówno było ciekawie, jak i żeby ten organizm się rozwijał w wielu kierunkach, a tą specjalizację robimy na samym końcu. A jeśli takich celów mamy więcej, no to po prostu ta specjalizacja będzie trwała krócej, ale i tak da bardzo duży efekt w postaci przygotowania specjalistycznego pod dany typ wyścigu. Mhm. Czyli paradoksalnie z naszej rozmowy dzisiejszej wynika to, że jakby najwięcej na współpracy z wami zyskają osoby trenujące wtedy, kiedy poznają tak naprawdę swoje słabe strony i mimo tego, że przygotowują się na przykład do jazdy w górach, Aku, mógłbyś tylko jeszcze wyłączyć ekran, bo widzimy podwójnie siebie. O, dzięki.
mimo tego, że przygotowują się do jazdy w górach, to powinny rozwijać te cechy, które są najsłabsze w nich, prawda? Bo wtedy jesteśmy w stanie, że tak powiem, poprawiać się w aspektach, w których potencjalnie na wyścigu moglibyśmy gdzieś tam spaść. I to też jest, myślę, ważne w kontekście jakby współpracy z wami i dyskusji, którą tutaj dzisiaj robimy, bo tak jak Arek wspomniałeś, my motywując się do treningu sami, bardzo często trenujemy to, co nam idzie dobrze, tak? Czyli nie chcemy wychodzić z tej naszej popularnej strefy komfortu. No i trenujemy to, co nam idzie dobrze. I powiem szczerze, że ja się na przykład na tym łapię. Ja mimo tego, że ważę mało, to lubię jeździć stale i mocno. Czyli na przykład jadę sobie tam w okolicach swojego FTP i lubię tak jechać 20 minut, 15 minut. A niekoniecznie lubię się szarpać i faktycznie widzę, że jeżeli na przykład widzę kogoś przed sobą, to łatwiej mi taki trening, nazwijmy to, idzie, ale jeżeli jadę sam, no to już mówię, a no to tak sobie jadę mocno, więc coś tam ten trening daje mi na pewno, ale generalnie no jest ten problem, żeby się zmusić do tego i faktycznie gdzieś tam Przy czym po pewnym momencie dochodzi się do ściany. A jeśli czujesz, że tam coś ci daje, no to będzie przez rok, dwa, trzy, a potem dojdziesz do ściany i to już nic nie daje więcej, tylko po prostu utrzymujesz to, co masz. A żeby pójść dalej, jeśli oczywiście chcesz, nie? I chcesz mieć ten progres formy, no to pilnowanie ciebie w tym, żebyś to zrobił, no to jest właśnie rola trenera, bo samemu najczęściej jest tak, że się zaweźmiesz, zrobisz tam kilka treningów i potem to znika. A jak masz trenera, masz kogoś, kto patrzy na ciebie, o ty taki owaki, nie zrobiłeś tego i tego, no to już jest taki bat nad tobą, żeby to zrobić i dzięki temu idziesz do przodu. I tak jak mówią nasi trenujący, że z jednej strony nas kochają, a z drugiej nienawidzą, bo właśnie tą formę robimy i idzie do przodu, ale na treningach jak boli, no to pierwsze kogo przeklinają, to właśnie trenera. Więc taka nasza rola. Okej. Czy myśmy wyczerpali już dzisiejszy temat? Czy mamy jeszcze coś do pokazania? Uważam, że tak. Tutaj będzie pod spodem, pod wideo instrukcja, w jaki sposób te treningi uzyskać. Jeśli byście sobie chcieli je sprawdzić na własnych nogach, jak to boli, to zapraszam. Ja jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. Tutaj bardzo fajnie Wojciech nawiązał do tematu tego braku pomiaru mocy i jeszcze chciałbym może jednak jedno zdanie od was uzyskać. Bo odnieśliśmy się jakby do jednego ćwiczenia, czy jesteśmy w stanie w ogóle trenować, nawet z wami, mając jakiś podstawowy plan wykupiony, czy w ogóle efektywnie trenować, zwiększać formę na przestrzeni sezonu, nie mając w ogóle pomiaru mocy. Czyli nie rozmawiamy o takim jednym treningu, który powiedzmy mamy i pójdziemy sobie go zrobić, tylko mamy sezon i tego pomiaru nie mamy. Czy to w ogóle ma sens? Jakbyście to skomentowali? Tak, no mamy też, no tylko nawiążę do tego, że mamy treningi po prostu z pomiarem tętna. Ten pomiar tętna obecnie jest bardzo łatwo dostępny, jest to tanie i raczej dla każdego kolarza jest to dosłownie parę procent, jak nie mniej, wydatku na rower. Więc takie pulsometry są tanie i z pulsometrem jesteśmy w stanie też dojść bardzo daleko, tylko jest tutaj kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Na przykład jak mamy mocne interwały typu 6-7 strefa, które trwają 30 sekund, minutę, no to my nie zdążymy dojść do tego tętna, które teoretycznie w tabeli powinno się zgadzać, czyli tam 92-95% tętna maksymalnego. Raczej jest to nieosiągalne w takim krótkim czasie, więc po prostu tu się sugerujemy w tych mocnych interwałach odczuciem wysiłku, jaki mamy. Ale do czwartej strefy, może nawet piątej, jesteśmy w stanie to kontrolować swobodnie pomiarem tętna. Zresztą tak jest akurat, że z pomiarem tętna wszystkie te takie długie treningi tak naprawdę, to te tlenowe, te w których robimy bazę, w których się przygotowujemy, tak, to nawet lepiej. Pomiar mocy nie do końca jest nam potrzebny, wystarczy nam jakby pomiar tętna, więc w momencie, kiedy na przykład ktoś zaczyna, to nawet jeżeli nie włączamy mu na przykład jakichś bardzo mocnych interwałów na początek, to tętno mu w 100% wystarczy. To po prostu to jest jakby idealne narzędzie, żeby zacząć budować bazę tam w pierwszej, drugiej, ewentualnie w trzeciej strefie, bo w takich dłuższych interwałach,
które są powyżej 20 minut albo od 20 minut, to strefa tętna będzie się w miarę zgadzała z tą strefą mocy. To w momencie, kiedy zaczynamy robić tam interwały w piątej strefie, w szóstej strefie, no to wtedy jest super patrzeć na tą moc, bo to jest jakby jakiś taki odnośnik, gdzie łatwo jest mierzalny, prawda? Ten progres albo ewentualnie regres, albo ewentualnie poziom tego, jak mocno mamy jechać, ale w momencie, kiedy jedziemy na, nie wiem, jakoś tam tempo 20 minut, prawda? No to spokojnie możemy to zrobić bazując na przykład na tętnie. Ja ze swojej strony dodam, że prędzej czy później tak kupicie pomiar mocy. Byłem tam, przerabiałem, więc to jest naturalna kolej rzeczy. A jeszcze u mnie, można powiedzieć, przemówiło to, żeby zainwestować w pomiar mocy, to oprócz treningu właśnie, które też są bardziej precyzyjne. No ja swojego czasu w zimę dużo spędzałem i będę pewnie spędzał na trenażerze. I tam generalnie bazuje się cały czas na mocy. I doszedłem do czegoś takiego, że wychodząc właśnie już tak jakby z trenażera na dwór, no zaczęło mi czegoś brakować na liczniku. Tak, jednak się człowiek przyzwyczaja do tych cyferek i później też to jest jakiś już punkt odniesienia, to niekoniecznie już ta prędkość, na której tak jakby na początku każdy patrzy, tak, że chce podnieść prędkość, ale w pewnym momencie zaczyna czegoś brakować. I tak jak tutaj chłopaki powiedzieli, jeżeli chcemy przejść na wyższy poziom, to prędzej czy później i tak kupimy, a im szybciej, to chyba z korzyścią tylko dla nas. Ale jeśli chcecie przejść też na wyższy poziom, to zalecam wyłączyć pomiar mocy i pojechać za Krystianem. Wtedy na pewno progres jest gwarantowany. Ale dalej nie dopowiem. Ale na zdjęciach było co innego, halo. Nie, żartuję. Albo regres, jak z wysiłków padniemy do fosy. Ale nie, naprawdę wam powiem, że kiedyś też jakby przez kilka lat trenowałem na pomiarze mocy, jeszcze jak za bardzo to nie było popularne aż tak i mało osób go miało, to też byłem, że tak powiem, cały czas się zderzałem z opiniami, że to jest coś złego. I poniekąd trochę wpadłem w wir, że zacząłem za bardzo na to patrzeć i za dużo przebywać w tych strefach właśnie FTP, bo to się często pojawiało w książkach. A jednak no, u nas są góry, które są krótsze i je trzeba jechać dużo dynamiczniej, więc tak. Czasami warto go wyłączyć i na przykład symulować przyspieszenia albo po prostu jechać to na maksa, bo się może okazać, że to, co było tydzień temu dla nas niemożliwe, to teraz jest realne i budujemy wtedy też właśnie swoją motywację i to, że możemy pokonać kolejne granice. Mhm. Tak, to już na wyścigu właśnie wyłączenie miernika mocy jest fajne, bo właśnie zdejmuje te limity, nie? Że już licznik przestaje pikać, że tam mamy jechać na tyle i tyle, no i nagle jedziemy naszego prawdziwego maksa i się okazuje, że to jest dużo więcej niż na treningu, no bo na treningu no jakby jesteśmy ograniczeni, nie ma tej rywalizacji, a większość z nas, którzy się ścigają, są typami rywalizacyjnymi, więc tam się ta prawdziwa moc ujawnia i te limity, które mamy. No a potem jest to fajne do analizy, więc na wyścig ja polecam... Może nie tyle wyłączyć miernik mocy, co po prostu z licznika. Wyłączyć na liczniku. Wyrzucić, wyrzucić sobie to z licznika, żeby to, po prostu tego chodzi. Nie widzieć. O to mi chodzi. Okej. Okay. No dobra, no myślę, co? Że to mamy. Chyba... Tak, myślę, że mamy chyba. Przepraszam. Myślę, że to mamy. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące dzisiejszych gości, dotyczącego tematu, który poruszyliśmy w dzisiejszym podcaście, to oczywiście zachęcamy do komentowania. Arek, tak jak wspominał, wrzuca w opisie filmu, jak pobrać dzisiejsze treningi, a ja tymczasem kończę dzisiejszy podcast. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Dziękuję i pozdrawiam również. Jak zwykle liczna i solidna ekipa Way to Champ. Pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiamy.